Witam serdecznie moje drogie lwy na kanale Iwita Rod. Cześć. To czytanie jest dla Was na czas grudnia 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały. Mam nadzieję, że tą formę czytań, którą zobaczycie za moment, spodoba się Wam. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcje, komentarze, lajki jak zwykle, a osobom, które zawsze śledzą mój kanał, być może już od bardzo dawna, ślicznie dziękuję. Dzięki Wam mogę się rozwijać, dzięki Wam. Powiem, że i kanał się rozwija również. Także jestem szczęśliwa, że mogę to robić. Dobra, zaczynajmy więc od afirmacji dla Ciebie, lwie, na ten miesiąc. Afirmacja dla lwa na grudzień 2023 roku. Afirmacja dla Ciebie to... Zaraz, mam nadzieję, mi wyskoczy jakaś karta. I cóż my tu mamy? Możliwości. Uwolnij się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Lwie mój drogi, wiele przed tobą do odkrycia. Myślę, że są sytuacje w Twoim życiu, gdzie powodują, że ten zastój, tą niepewność w Twojej duszy, w Twoim sercu. Tutaj jest powiedziane, że stoją przed Tobą możliwości, że należałoby zostawić tą przeszłość za sobą, by pójść naprzód. Musisz jakimś sytuacjom pozwolić odejść. Wybacz osobom, które być może Cię zraniły. Wybacz sobie i idź dalej. Zobaczmy, co wyrocznia na ten miesiąc ma dla Ciebie. Wyrocznia dla lwa. Myślę, że zbierasz plony swoich działań. Jakie one by nie były, mogą być miłe, mogą być przykre. Tylko ty, lwie, będziesz wiedział, o czym jest mowa. Zobaczmy jeszcze jedną kartę. O, nawet nie jedną. Wyskoczyły trzy, niesamowite. Dobrze, pokażę Wam. Zaakceptuj miłość. Odrodzenie. Jakby z wody. Odrodzenie przez oczyszczenie. Magia ziemi. Słuchajcie. Być może jest ktoś w Twoim życiu, kto żywi do Ciebie miłość i jest ona odwzajemniona. Zbierasz plony swojego zachowania, plony
swoich uczynków. Może ktoś Ciebie docenia w jakimś w jakiś sposób. Czasem wystarczy być miłym dla kogoś, by ktoś inny to dostrzegł. Wystarczy rozmowa. Nie wiem, czy tutaj jest, czy chodzi o miłość, czy przyjaźń, ale tutaj widzę silne uczucia. Magia wody. Myślę, że tutaj warto oczyszczać się przez wodę. Tutaj i ziemia jest ważna. Trygon ziemi? Trygon wody? Mam wrażenie, że ty wiesz, o czym mówię. Masz wszelkie jakby narzędzia, które możesz wykorzystać. Myślę, że wiesz, co robić. No, ale ja nie wiem, o czym ty teraz myślisz, więc myślę, że tutaj masz jakąś sytuację, osobę przed oczami, w myślach. Woda oczyszcza umysł, woda oczyszcza ciało. Przez wodę. Woda jest czysta, przejrzysta. Myślę, że powinny być takie myśli właśnie twoje w stosunku do sytuacji, o której jest mowa. No dobrze. Zobaczmy, co Tarot ma dla Ciebie do powiedzenia. Co u lwa? Ups. Ogólna energia. No dobra, już pokażę. Odwrócił się pustelnik. Mam wrażenie, że tutaj już koniec tego osamotnienia w tym miesiącu. Na co warto zwrócić uwagę? Oj, latają te karty. No dobrze. Co? Przeszkadza. Może też wyskoczy. O, jest. Dobra, pokażę. Co pomoże? Co pomoże? Co jest nieuniknionego? Dwie karty. Ok. Zobaczmy, jaki wynik. Za dużo, moi drodzy, za dużo. Jedną kartę poproszę. Zazwyczaj te karty sama wyciągam, ale tutaj normalnie same żyją w tej talii. Zobaczymy, co mi tutaj wyskoczy. Dobra, wyskoczyła, tak się ujawniła ta karta. Jeszcze nie wiem, co to będzie. Przekonamy się niebawem. No i dobrze. Energia tego miesiąca dla Ciebie, Boże, nie raku, tylko lwie, mój drogi, lwie. W odwrocie mamy właśnie tego pustelnika, więc tutaj ta energia się odwraca. Jeżeli byłeś osamotniony w jakimś stopniu, no i odwracają mi się tu karty, to ta energia odchodzi. Jakaś choroba była, ona również odchodzi. Być może byłeś odizolowany,
od świata przez jakieś wydarzenia przykre, traumatyczne, to odchodzi, odchodzi od lwa. Odchodzi właśnie taka energia, moi drodzy. I jesteś tym po prostu zmęczony. Jakimiś sytuacjami, coś takiego, no ciężko mi powiedzieć. Może jesteś po rozstaniu, być może po jakiejś kłótni. Coś, co po prostu spowodowało, że no wycofałeś się, bo masz już czegoś dosyć. Ale tutaj właśnie w tym grudniu widzę, że ta energia się odwróciła. Czyli koniec, koniec już tego leniuchowania. Być może już jest, część z Was może jest po jakiejś chorobie, więc ona też odchodzi. Dlaczego dziesiątka buław? Dziesiątka buław. I as mieczy. No tutaj coś się uzdrowi. Coś się uzdrowi przez być może rozmowy. Coś tutaj odchodzi, coś co nie służy. Już to jest to właśnie odpuszczenie tej przeszłości. Już dosyć. Przecież będzie przed tobą, stoją przed tobą tak naprawdę nowe możliwości. Może nie chciałeś ich dostrzec, ale w tym grudniu wręcz aż karty mówią, że tutaj ta energia się odwraca. Coś fajnego przychodzi. Coś nowego. No zobaczmy, na co warto zwrócić uwagę w grudniu. Dziesiątka mieczy. No właśnie. To jest mała śmierć. Arkany małych. Dziesiątka mieczy. To jest koniec. Koniec jednego cyklu. Rozpoczyna się kolejny. Być może byłeś zraniony, być może oszukany. Może wydarzyło się coś w Twoim życiu, co praktycznie no ciężko było Ci jakoś to przetrawić. Ale zwróć uwagę na to, że ta energia odchodzi. Mamy tutaj królową mieczy, która, no, znowu miecze, czyli te myśli. Koniec relacji? Ciekawe. Królowa mieczy, król buław i radość, szczęście. Czyli być może w tym grudniu wstaniesz, miałam powiedzieć. A może tak, może o to chodzi. Wstaniesz, oczepisz się z tego kurzu i ruszysz przed siebie. Nie wiem, być może wśród znajomych, bo tutaj mamy tą dziewiątkę kielichów, to jest fajna karta szczęścia, spełnienia, spotkań z przyjaciółmi, może poznania kogoś. Słuchajcie, no ja tutaj mam wrażenie, że właśnie spotkasz, nie wiem, czy jesteś tą królową mieczy, czy królem buław. Król buław to jest trygon ognia. Królowa mieczy to trygon powietrza. Dobrze mówię? Tak. Trygon powietrza. Królowa mieczy. Słuchajcie. Kobieta może być po rozwodzie, po jakichś ciężkich, traumatycznych przejściach, przeżyciach. Jest pełna doświadczenia. Znowu król buław to ktoś, kto jest pewny siebie, kto no lubi mieć
Racja, ale też przyciąga płeć przeciwną właśnie tym sposobem bycia. To facet przystojny, więc możesz to być ty, lwie. Mówię tutaj do mężczyzn, chociaż powiedziałabym, że energię możecie sobie odwracać. Jak wam żywnie pasuje, ponieważ to jest czytanie ogólne. Co wam może zaszkodzić? Mamy króla powietrza, króla mieczy. Co może przeszkodzić ten pan? O co chodzi? Zaszkodzić. Raczej wygląda to ktoś, kto jest urzędnikiem. Ktoś, kto może chcesz podpisać jakąś umowę. To już wiesz jaką. Dotyczącą domu, dotyczącą może czegoś innego, firmy. W tym grudniu i czujesz, że mógłbyś wyjść na swoje, ale tutaj ten mężczyzna może chcieć wykorzystać ciebie być może finansowo, więc tutaj w tym grudniu nie widziałabym nawet podpisywania jakichś umów, ponieważ możesz być stratny, lwie. No, a co ci pomoże? Ósemka denarów. Lew jak zwykle w pracy. Co ci pomoże? No, zajmiesz się swoją pasją, zajmiesz się pracą. Zatracenie w pracy, co ci pomoże? Przezwyciężyć jakąś traumę. Znowu mamy dziesiątkę mieczy. Tu jest czwórka znowu kielichów. Moc, siła, czyli zwycięstwo nad tym, co cię spotkało. No, być może coś w pracy. Pomoże ci coś, ktoś z pracy. Być może to chodzi o zwycięstwo nad chorobą. Zwycięstwo nad problemem. Wygrasz jakąś rywalizację, być może w pracy. Nieoczekiwany awans z jakiegoś. No, u każdego będzie to zupełnie co innego. Więc to ci pomoże ci podejście do jakiejś sytuacji, by nie rozdrapywać starych ran. Co jest nieuniknionego, lwie? Zobacz to. Co jest nieuniknionego w miesiącu grudniu? Zakochasz się? Poczujesz się zwycięzcą? Spotkasz bratnią duszę? Zobacz, te możliwości wciąż ci się pokazują. No pięknie, pięknie. Dogadanie się. Także no, miło spędzony czas, miło i co dalej? Co jest nieuniknionego w tym grudniu? I biała karta. No nic nie powiem, bo to, słuchajcie, od was będzie zależało, jak ta relacja przebiegnie, jak do niej podejdziesz. Więc lwie mój drogi, przyjdzie miłość do ciebie w grudniu. Nowe możliwości. Wynik. I mamy szóstkę mieczy. Szóstkę mieczy, siódemkę denarów, czyli takie oczekiwany
oczekiwanie na to, co nadejdzie. W grudniu jeszcze nie będziesz mógł zostawić wszystkiego i zacząć nowe życie z kimś innym, ale ty wiesz, że to jest możliwe. Czekasz na efekty swoich działań. Czekasz na efekty swoich działań. Tutaj mamy, już zbierasz plony. To już zbierasz plony. Ciekawe. No i zbierzesz te plony. Gwiazdę mamy. Gwiazda mówi o spełnieniu. O spełnieniu marzeń, o spełnieniu nie wiem, czy w miłości, czy w pracy. Tylko ty będziesz wiedział, o czym jest mowa. Wynik jest taki, że warto będzie poczekać na spokojnie tak naprawdę, na to, co się rozwinie. Ta relacja, jak się rozwinie. Ona będzie spełniająca, ona będzie na długie lata. To tak naprawdę zależy tutaj od ciebie, jak ty podejdziesz do tej sytuacji. Jeszcze rada. Rada. Cesarz. Cesarz. Bądź jak ten cesarz. Bądź stanowczy, ale i delikatny. To ktoś, kto przyciąga. To ktoś, kto nie pozwala sobie jakby chodzić po głowie. Tutaj jest równowaga między dawaniem i braniem. I mamy tutaj też króla mieczy, czyli jakaś transakcja może dojść do skutku, ale pod warunkiem, że będzie ona jakby no nikt nie będzie nikogo oszukiwał. Ta równowaga będzie między jednym i drugim, tak? Zobaczę. Tutaj i radość. Więc mam wrażenie, że tutaj możesz się dogadać z tym urzędnikiem, cokolwiek, i nie wiem, co chcesz załatwić, ale no mam wrażenie, że tutaj zależy, w jaki sposób podejdziesz do sprawy. To jest czas na radość, szczęście. Wiadomo, że to grudzień, mamy święta, Sylwester później. Także słuchajcie. To, co jest nieuniknione, również chodzi o, może chodzić o rozmowy, o transakcje w firmie, budowanie firmy między jednym i drugim, jedną i drugą osobą, więc u każdego będzie coś innego. No ale zobaczmy. O nie, zapomniałabym o aniołkach. Zobaczmy, co aniołki mają do powiedzenia dla ciebie. Lwie na grudzień. To jest póki co ogólna energia dla ciebie na ten miesiąc. Posłuchaj swojej intuicji. Spytaj swoje anioły. Polepszenie. No zobaczcie, no tutaj ewidentnie, ale mam wrażenie, że u lwa to tak często jest, by słuchał swojej intuicji, swoich aniołów, czyli warto wsłuchać się w siebie, usłyszeć swój wewnętrzny głos, warto medytować. No dobrze, zobaczmy, co w miłości i w pracy u ciebie, lwie, na ten miesiąc. W miłości i w pracy. No, niesamowite, jak te karty biegają, ale
Miłość i praca dla Ciebie na grudzień. Co w miłości? A tu zobaczymy, co w pracy. No dobra. Ogólna energia, jeśli chodzi o miłość. Nic się nie dzieje? Cóż tak? Nie wiem, jakiejś sytuacji. Czy jesteś singlem, czy jesteś w związku? No, czwórka pentakli. Siódemka buław. Tutaj widzę lwa, który broni się przed czymś. No, być może medytujesz? Chowałeś się przed światem, jesteś po jakichś rzeczywiście ciężkich doświadczeniach i rzeczywiście słuchasz swojej intuicji. Bronisz się przed atakami, bronisz się przed oskarżeniami. Wolisz być we własnym świecie niż wyjść na zewnątrz. Jednak powiem Ci, że Ty będziesz miał okazję spotkać się z innymi i właśnie tam może się coś wydarzyć miłego, fajnego. Odzyskasz radość życia. Na co warto zwrócić uwagę? Właśnie na te myśli. Na to, czego tak naprawdę pragniesz, Lwie. Arcykapłan. Ty jesteś tym facetem, kobietą, która potrafi cieszyć się z życia. Uśmiechnięty, radosny. Na co zwrócić uwagę? Na to, co intensywne rozmowy, komunikacja przez internet, może maile czy listy, no teraz listy, no nie wiem, SMS-y. O. Tworzysz sobie w głowie jakiś obraz, idealizujesz osobę, z którą będziesz rozmawiać. Zobaczcie, mamy tutaj asa buław, czyli początek jakiejś relacji. Początek relacji, początek zakochania, pierwszych randek. Wciąż w tym grudniu, jeżeli kogoś poznasz, Lwie, ta osoba będzie siedziała Ci w głowie. Obudzi Twój ogień, Twoje chęci na różne rzeczy. Być może i zaczniesz działać. No mówię, ciekawa jestem, jak to u Ciebie będzie. W każdym razie wiele zależy od Ciebie, od Twoich chęci, od tego, czego tak naprawdę pragniesz. Rada. I króla mieczy mamy.
Podchodź do relacji intuicyjnie, na zimno. Dlaczego? No tak. Ewidentnie zobaczyłam lwa, który ma dylemat. Czy zająć się pracą, iść w tym kierunku, oddać się całkowicie pracy w firmie, czy iść za tą relacją, ale jak pójdziesz za tą relacją, to co z firmą? Przecież nie będę miał tyle czasu, żeby pracować, żeby zarabiać. Więc tutaj, lwie mój drogi, tu jest ważna kalkulacja, czego tak naprawdę pragniesz. I na czym ci tak najbardziej zależy, i za tym idź, pójdź. Zobaczmy, co mają anioły do powiedzenia na miłość dla ciebie. Miłość u lwa w grudniu. Miłość u lwa w grudniu. Nie. Nie romans. Nie ma powodu do zmartwień. Nic się nie stanie, jak od razu nie będziesz romansował. Nie ma powodu do zmartwień. Ta relacja, jeżeli ma się rozwinąć, to ona i tak się rozwinie. Mam wrażenie, że tutaj po prostu zacznie się od przyjaźni, od rozmów. Takie na spokojnie, taka zimna kalkulacja, takie sprawdzanie drugiej osoby, czy rzeczywiście to jest to, tej relacji. No dobra, zobaczmy, co w pracy u ciebie. Aha, no powiem wam, że nic wam nie powiem. To jest czysta karta, główna energia. Nie mogę dołożyć żadnej innej. Tutaj coś się kreuje, coś inna, decyzja należy do ciebie. Karty ci nie podpowiedzą, co zrobić. Nie mówią w ogóle o energii tego miesiąca. Zobacz, praca. Na co warto zwrócić uwagę? No właśnie na to, jak dużo spędzasz czasu w pracy. Co ona ci przynosi tak naprawdę? No wiecie co? Ja mam wrażenie, że w tej pracy to fajnie nie masz. Jakiś tak. I znowu mamy czwórkę pentakli, czyli takie ciągle mi za mało, ciągle jest nie tak, jakbym chciał. Być może magazynujesz coś, nie wiem, inwestujesz w coś te pieniądze, ale nie daje ci to satysfakcji. Tutaj są jakieś przykre sytuacje ogólnie w pracy u lwa. Zwróć uwagę na to, że co? Że to się odmieni? Mamy koło fortuny. Koło fortuny mówi o nagłej zmianie, zupełnie niezależnej od ciebie. Może przyjść jakaś gotówka w nieoczekiwany sposób. Możesz gdzieś wyjechać nagle. Możesz w ogóle zmienić front, czyli nie zajmować się pracą, a czymś zupełnie innym. Więc takie łapanie okazji do czegoś.
No dobrze, a jakaś zrada? Diabeł. Mamy diabełka. Dorzucę tu coś jeszcze. Rada. Rada jest, by zostawić przeszłość za sobą. Rada jest, byś na spokojnie podchodził do jakiejś sytuacji. Dokształć się, posprawdzaj jakieś informacje. Tutaj diabeł, rada jako diabeł. Myślę, że warto byłoby się uwolnić od pieniądza. Warto byłoby pójść w jakimś innym kierunku. Docenić to, co się tak naprawdę ma, ten spokój domowego ogniska. Być może dzieci, które są wokół ciebie. No taka jest rada, słuchaj, lwie mój drogi, także praca to nie wszystko. A co mają aniołki do powiedzenia? Myślę, że tutaj warto byłoby się jeszcze pozbierać jakieś informacje w jakimś zakresie. Dokształcanie się. Nie wiem, niezależnie czy pytamy o szkołę czy pracę. No, co na pracę, aniołki? Macie do powiedzenia? Okazja w niedalekiej przyszłości. Dobrobyt. Kochani, ja Wam życzę jak najlepiej. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych świąt. Niech Wam się wiedzie. To wszystko z mojej strony. Ślicznie dziękuję za uwagę i do następnego razu. Pa!